Daniel Pisarkiewicz z grupy White Pin i Paweł Grabowski z grupy Out. Są moimi państwa gośćmi, a powód naszego spotkania jest jeden: tak jak jeden, będzie koncert, który 30 czerwca w najbliższy piątek o godzinie 19 rozpocznie się w sali słupskiej filharmonii. Ten pan i ten pan ze swoimi kolegami, koleżanką zagrają. Razem na jednej scenie. Skąd pomysł, żeby White Pin i Grupa Out pojawiły się wspólnie jednego wieczora? No, w najbliższy, najbliższy piątek będziemy promować płytę, którą wydaliśmy. No i wpadliśmy na pomysł, że zaprosimy grupę Out na to wydarzenie, żeby też zagrali swój koncert i pomogli nam w promocji tej płyty. No i żeby wydarzenie też nabrało po prostu większego kolorytu. Mhm. Kilka koncertów ostatnio zagraliście. I w plenerze, i w klubach, i w filharmonii symfonicznie i rokowo. Ten koncert będzie się od poprzednich różnił czym? No zdecydowanie tym, że będziemy grali bez filharmonii, w filharmonii, tak naprawdę, bez, bez orkiestry, będziemy sami, więc wydaje mi się, że ten koncert będzie bardziej rokowy w tym momencie. Dodatkowo też grupa Out, która gra głośniej i mocniej od nas, więc będzie to na pewno ciekawe wydarzenie. Wy przedstawicie piosenki z tej płyty. My o niej opowiadaliśmy, ale jeszcze naszym czytelnikom jej nie pokazywaliśmy. Tak wygląda debiutancka płyta grupy White Pin. Tytuł jej to Obudź się, tak jak tytuł pierwszej piosenki, która promuje ten, ten krążek. Będzie można też kupić tę płytę w piątek? Oczywiście, że tak. Dobrze. Zespół White Pin zagra, a potem zagra zespół grupa out. A nie, bo odwrotnie. Najpierw my zagramy, potem gra White Pin. Znamy się, znamy się, próbujemy się razem w jednym miejscu w schronie. Koledzy i koleżanka poprosili nas, żebyśmy ich wspomogli i z przyjemnością to zrobimy, bo, bo zespół jest ambitny, młody. My już, starcy spisani na stratę, ale, ale, ale tu jak Feniks popiął rodzi się grupa White Pin, gorąco polecamy kawał dobrej muzyki. A dla nas to coś nowego, bo w filharmonii raczej nie grywamy, gramy otwarte. To nie pubie. jest dla was oczywiste miejsce. Nie, nie, stanowczo nie. Zobaczymy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wyjdzie. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem, my raczej jesteśmy zespołem, który gra w pubach, w e, otwarte koncerty gdzieś w plenarach. Ale no cóż, no, kolejne fajne doświadczenie. Ale muzycznie będzie tak jak zawsze w przypadku grupy out, czyli będzie e, trochę rokowo, albo dużo rockowo, trochę bluesowo. Tak jest. Mieliśmy na początku taki pomysł, żeby złagodzić nieco nasze repertuar, ale. Ze względu na miejsce. Ze względu na miejsce mieliśmy się ładnie ubrać, e, e, ciepło zagrać, ale chłopaki powiedziały, że no niestety e, grupa out gra tak jak gra, czyli będzie głośno. Po prostu mhm. głośno i mocno. E, nie będziemy brać zakładników. E, po nas wystąpi e, e, zespół Whitemin, na który też gorąco zapraszam, po to, po to robimy tą, tą e, całą organizację. I Ale szykujecie niespodziankę. Tak jest i na koniec będzie niespodzianka. E, wyjdziemy wszyscy na scenę. Tak? Wyjdziemy wszyscy na scenę. To nie niebywałe. Tak jest, to, to będzie dosyć ciekawe, dlatego że y, tych instrumentów będzie dużo, będzie grana dwa zestawy perkusyjne. E, ja z Kamilą będziemy śpiewać, już mieliśmy pierwsze, pierwsze próby. Będzie super. Myślę, że to fajnie wypali. Ale to zupełnie będą podwójne składy: dwie perkusje, dwa basy, dwie gitary, dwa wokale? Dokładnie. Trzy gitary, dwa basy, dwie perkusje, dwa wokale. Będzie bardzo dużo, bardzo głośno i bardzo fajnie. I to wszystko y, mogą Państwo y, zobaczyć za 15 albo 10 zł, bo tyle kosztują bilety na piątkowy koncert. Bilety, sprawdzałem, jeszcze są. Jeszcze są, już jest resztka. Wyprzedają się w gwałtownie, także zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze ma e, czas i siły, proszę, proszę wpadać i kupować, tak? To może być bardzo mocne, bardzo ostre pożegnanie e, czerwca. Zapraszamy serdecznie do filharmonii w piątek na dziewiętnastą. Filharmonia, godzina dziewiętnasta piątek, rock and roll. Zapraszamy. Zapraszamy.